Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Pierwszy wypad w teren z X-Tero Elite. Tak się prezentuje ten nowy wykrywacz MyLaba. Bardzo podobny do X-Tery Pro. Z wyglądu praktycznie jest to samo, tylko inne malowanie, ale najważniejsza jest tutaj elektronika. Dobra, moje nastawy na dzisiejszy wypad. Czułość wykrywacza startowa taka 20. Lecimy dalej. Program pole 1. Multiczęstotliwości i lecimy. Opcja noise cancel na samym początku. Następnie balans gruntu. Na początku ustawiamy na 0. Jeżeli wykrywacz nam tutaj nie wzbudza się, nie słyszymy żadnych takich poddźwięków, zostawiamy balans gruntu na 0. Jeżeli coś się zaczyna dziać z wykrywaczem, możemy przejść w tryb automatyczny, czyli przytrzymujemy tutaj fajeczkę i pompujemy, ale dedykowaną wartością jest ustawienie balansu gruntu na ziemiach niezmineralizowanych na 0. Lecimy dalej. Głośność wykrywacza ogólna 25. Ja chodzę bez słuchawek, dlatego mam tak to ustawione. Lecimy dalej. Sygnał wiodący 8. Też chcę, żeby on był dzisiaj bardziej słyszalny dla mnie. Dzięki temu podbicie sygnału głównego będzie wyraźniejsze. Ilość tonów dźwiękowych, skalę sobie podzieliłem na 5 grup. Dyskryminacja 0. FE to już jest właśnie ten Iron Bass, który jest w tym modelu. Ustawiamy Iron Bass na 0 i reaktywacja wykrywacza na 2. To jest mój program na las. Znalazłem pierwszy fancik, którym jest dzisiaj łuseczka z Mauserka. Proszę bardzo. Trafiłem jakiś guziczek. Ciekawe, chyba jakiś prusak będzie. Tak mi się wydaje. Uszko jak widzą jest. Wiem wam, że komarów jest dzisiaj dużo w tym lecie. Powściekałem się mugą, ale mało przyjemnie. Uszko jest, proszę bardzo. Chyba prusaczek. Tak mi się wydaje. Mam jakąś monetkę. Wygląda mi ona chyba na kopiejki. Tak, jedna kopiejka. Proszę bardzo. No, stan taki średni tej monety. Ale jest, kopiejeczka. A teraz znalazłem taki grzybek duży, czyli jakiś zapał, tutaj rozwalony trochę. Proszę bardzo. Konkretna dzisiaj rzecz. Gruba. Jak to w lesie. Mam kolejną łuseczkę. Tym razem jest kolejny mauzerek. I trafiłem taką dosyć ładną 5-groszówkę z drugiej RP. Była na głębokości około 15 cm. Proszę bardzo. Trafiłem jakiś guzik, uszko jest tutaj widoczne. Zaraz zobaczymy, jaki rodzaj uszka. No, chyba jakiś odlew. Chyba jakiś odlew i jakąś cyferkę widać, ósemkę. Patrzcie, to chyba będzie Rosja carska, ósemeczka. Głębokość
około 20 cm. Jest i kolejna monetka. No, kopiejka. Ale stan taki niezbyt ładny. Może ciemno jest w lesie, może też nie widzę, ale chyba nie jest za super. Ale jedna kopiejeczka, proszę bardzo. Jest kolejna monetka. Taka mała, zieloniutka. Zaraz zobaczymy, co to będzie. No, chyba druga RP. 2 grosze z drugiej RP. Głębokość 15 cm. Mam kolejną monetę, ale wygląda mi ona na jakoś taką nieczytelną. Może po umyciu uda się ją zidentyfikować. A teraz wyszła mi taka carska 76. Patrzcie, pusta oczywiście, bezpieczna. Ziemia się wysypuje. Na skraju lasu. Na skraju lasu sobie leżała. No ale była dosyć głęboko, tak 30 cm. Proszę bardzo. Pierwsza wojna światowa. Najgrubszy fant dzisiaj. Jest i kolejna monetka. Również wygląda mi ona na kopiejkę. Dzisiaj kopiejek troszkę więcej, jak zwykle. Stan chyba najgorszy z tych wszystkich, jakie kopiejki dzisiaj znalazłem. Jest i kolejna łuseczka z mauzerka. W międzyczasie jeszcze kilka takich łuseczek wyszło, więc coś tutaj widać się działo w tym lasku. 3 godziny spędzone aktywnie w lesie. Jest bardzo duszno, jak słyszycie po moim głosie. Mega dużo komarów, to też widać. Ciężkie dzisiaj warunki, ale tak czy tak udało się coś pokopać i posprawdzać sobie ten nowy wykrywacz MyLaba. Zapraszam serdecznie na podsumowanie. Fanty już na stole, a więc zaczynamy podsumowanie. Jak widzicie, troszeczkę tych fancików wyszło w lesie. Przewaga militarki. Zaczynamy od góry. Carska 76. Widzicie, już umyta. Jeszcze tylko elektroliza, później jakaś konserwacja. I będzie fajny fancik do jakiejś wystawy, jakiejś kolekcji. Idealnie pasował. Tutaj mamy zapalnik, jak widzicie, cały żelazny. Modelu tego zapału jeszcze nie rozszyfrowałem. Lecimy dalej. Kawałek pierścienia wiodącego od szrapnela, prawdopodobnie taki sam, jak tutaj widzicie na tej carskiej 76. Kuleczka od szrapnela, łuseczki różne, widzicie tutaj takie pourywane kawałeczki. Trochę większe rodzaje to są mauzerki, mosiny i chyba jeden manlicher. Tutaj guziczek mamy 8, carską, wzór guzika 1829, łóżko odlew, nawet przyzwoity stan tego guziczka. Taki prusaczek, też nie najgorszym stanie, z łóżkiem. 2 guziczki wyszły podczas tego wypadu do lasu. 2 czubeczki, tutaj ołowiane, pociski ołowiane. Monetka, jedna nieczytelna, 3 kopiejki. I na sam koniec 2 polskie monetki wyszły z drugiej RP. 5 groszy i 2 grosze. 2 grosze rocznik 1935, a 5 groszy 1928. 3-godzinny wypad do lasu. Jak widzicie, bardzo udany. Ciężkie warunki były, bardzo parno, mega dużo komarów. Psikałem się mugą w bardzo dużych ilościach, ale to nie dawało rady. No, waliły wszędzie te komary jak Messerschmitty. Co mogę powiedzieć o moich spostrzeżeniach odnośnie elity? Bardzo podobnie się obsługuje ten wykrywacz jak X-Terkę Pro.
z tą tylko różnicą, że ma kilka opcji więcej. I ja bym ten wykrywacz tak nazwał i tak określił to taką hybrydą między Equinoxem 700 a Xterką, bo wygląda jak Xterka, a ma multi jak Equinox 700 i ma takie opcje jak Equinox 700, tylko że pojedynczych częstotliwości nie można zmieniać, porównując do Equinoxa 700, więc to bardzo fajny wykrywacz. Jak ktoś chce już mieć multi, markowy wykrywacz, to jest najważniejsze, bo to MyLab, i mieć taki początkowy zestaw startowy, który można z czasem rozbudować i można z tego zrobić po dodaniu jakichś innych cewek jeszcze fajniejszą maszynę do poszukiwań. Tyle na dzisiaj, pozdrawiam wszystkich serdecznie, mówił Grosik do Was. Cześć!